Cześć, dzisiaj mamy 6 rolek. Zobaczymy, co się w nich kryje. Dwie rolki. Tutaj już mamy niemieckie. W zasadzie możemy sobie od nich zacząć. I tutaj mamy Niemcy. Tutaj mamy obiegową Łotwę, która wędruje na bok. I tu jest ta niemiecka. Weźmiemy sobie drugą. Tak więc Niemcy. Tutaj Holandia. Obiegowa Litwa również wędruje na bok. Obiegowy Cypr. No mało zadowalający, a niech będzie, odłożę na bok. I tutaj mamy Niemcy. No i sprawdźmy kolejne rolki. Obiegowa Finlandia. O, i mamy traktaty, wersja niemiecka. A tutaj również Niemcy. I trzecia z rzędu, Francja. No i mamy jeszcze Niemcy.
No i mamy Belgię. I tutaj mamy Niemcy. I mamy Święto Muzyki z Francji. I tutaj już kolejna niemiecka. I jeszcze jedna niemiecka. No to sprawdźmy przedostatnią. No i na samym początku Niemcy. I mamy Belgię. Bardzo fajnie, ona jest dość rzadka. Unia belgijsko-luksemburska. No, bardzo fajnie. I co my tutaj mamy? Finlandię. Jakie piękne trafienie. Finlandia. No super. Oby więcej takich trafień. I jeszcze mamy Belgię. Jeszcze jeden Cypro obiegowy wróci do obiegu, nie podoba mi się. I ostatnia rolka. No i zobaczmy. No na samym początku mamy Niemcy.
I tutaj mamy Niemcy. No i mamy jeszcze 30-lecie flagi, wersja również niemiecka. I mamy Austrię. Pięknie. To jest pierwsza austriacka okolicznościowa z 2005 roku. No super, muszę przyznać, że dzisiejszy odcinek, o jeszcze Holandia, że dzisiejszy odcinek naprawdę obfituje w te monety okolicznościowe. Tak więc dziś mamy w sumie 19 pojedynczych monet. Mamy Austrię, bardzo ładnie, że nam się udało. Mamy Belgię i Finlandię. Piękne, piękne znaleziska. Oglądajcie kolejne odcinki, będziemy dalej szukać. Pozdrawiam, cześć.